Dla mnie to był dom, w którym dosłownie wszystko robiłem źle. Starałem się za wszelką cenę po prostu uciec z tego domu, może nie tak dosłownie, chociaż też się zdarzało. Często mnie chwalił, no to po prostu, tak jak mówiłem, był taki serdeczny, miły. To była osoba, do której zawsze mogłem się przytulić, co na przykład mój ojciec nigdy mnie nie przytulił, nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, jakie są granice, bo to było takie dla mnie ze skrajności w skrajność w domu. Zero tego kontaktu fizycznego. Tutaj aż nadto. Właściwie nie powiem, że nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo psychologia oczywiście tłumaczy to, ale może to być dziwne dla kogoś, kto tego nie przeżył, do zrozumienia. Ale przez następne kilka lat po prostu wyparłem to z pamięci. Pod wpływem alkoholu też dużo tych chłopców po prostu było bardziej, tak powiem, przychylnych mu. Do jednego z wtedy chłopców powiedział, żeby się nie martwił, bo to był też ten chłopiec, miał jakiś problem, żeby do niego przyszedł, usiądzie mu na kolankach, pomodlimy się do Jehowy, ponieważ to nie było wcale takie proste, żeby tego brata wykluczyć. Oczywiście jest reguła dwóch świadków. Oni do mnie mówią: Szymonie, no ze względu na świętość zboru, przyznaj się. Witamy bardzo serdecznie Cię, Szymonie, u nas na kanale. Bardzo nas cieszy to, że możemy z Tobą rozmawiać. Ogólny zarys Twojej historii już poznaliśmy i jesteśmy bardzo poruszeni. Wiemy, że to, co powiesz, na pewno pomoże wielu osobom, więc no nie będę przedłużał. Zamieniamy się w słuch, chcemy poznać Twoją historię. Wszyscy, którzy słuchają, też chcą ją poznać. Większość tych rozmów robimy na takiej zasadzie tak chronologicznie, no nie? Co was tam sprowadziło do tych świadków, skąd się tam wzięliśmy, cały ten proces, jak wyglądał, gdy byliśmy świadkami, no i to odejście od świadków. Powiedz parę słów o sobie i zaczynamy, dobra? Jasne. To na początek cześć wszystkim. I tak słowem wstępu jeszcze chciałem powiedzieć, że domyślam się, że przynajmniej niektórzy członkowie mojej rodziny mogą się prędzej czy później natknąć na ten materiał. Chcę zaznaczyć, że mówienie o tym nie jest ani dla mnie łatwe, ani tym bardziej przyjemne. Więc po pierwsze, no niestety muszę to powiedzieć, ponieważ pewne wątki są kluczowe w tej historii. A po drugie, myślę, że nadszedł już ten moment w moim życiu, wreszcie, kiedy powiedziałem sobie, że hej, Twoje potrzeby też się liczą. To będzie dla mnie taka forma terapii, ponieważ oczywiście z tych względów nie mówię tego na prawo i lewo wszystkim. Więc to, tak jak mówiłem, będzie takie terapeutyczne dla mnie powiedzenie tego od początku do końca. No i też mega się cieszę, jeżeli przy okazji będę mógł komuś tym pomóc. Więc już nie przedłużając, urodziłem się w pewnej malowniczej wsi. Mieszkałem razem oczywiście z rodzicami, z rodzeństwem, ale też z dziadkami. I jako świadkowie Jehowy regularnie, kiedyś trzy, potem dwa razy w tygodniu chodziliśmy na zebrania. Na tych zebraniach uczyliśmy się między innymi, że jesteśmy najszczęśliwszym ludem na ziemi i w ogóle na sali królestwa radością nie było końca. Ale moja rodzina miała, może nie, pewien sekret, bo to nie był sekret, wszyscy doskonale o tym wiedzieli. Bardziej bym powiedział pewne przekleństwo, ponieważ, tak jak mówiłem, mieszkaliśmy z dziadkami i niestety ten dziadek był alkoholikiem. To, co pamiętam z najmłodszych lat, to bardziej taki wstyd, ponieważ to była wioska, chodziłem do szkoły, do małego miasteczka. Wszyscy wokół dobrze wiedzieli, jaki jest mój dziadek. Miał na przykład zwyczaj chodzić nago albo półnago po mieście. I wtedy muszę tutaj przyznać, to był mój pierwszy grzech, chyba, przynajmniej taki, który pamiętam, bo
po prostu jak mnie uśmiewali koledzy z tego powodu, to często kłamałem, że tak naprawdę to ma Alzheimera. No, może nie kłamałem, może po prostu uświęcałem imię Jehowy, no zależy jak to się... Dziadek był wielokrotnie odłączany, przełączany do organizacji, ostatecznie zmarł jako świadek. I na pogrzebie brat, którego nie pozdrawiam, powiedział, że to był wspaniały mąż i ojciec, co odbiegało od rzeczywistości. Tak, od rzeczywistości tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tak naprawdę, czy on pił, czy nie pił, to też był, po prostu był złym człowiekiem. Sam byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, jak na przykład podnosił rękę, czy na babcie, czy głos. Mojego psa okaleczył nawet. Dużo by można mówić. No, kluczowe chyba tutaj jest taka dedukcja, że jeden człowiek może wpłynąć na losy całych pokoleń. Tak naprawdę no, to, że tam się dzieci ze mnie śmiały, albo to, że widywałem go nago, że w domu były awantury, to jakoś na mnie nie wpłynęło traumatycznie. Może właśnie dlatego, że to był taki chleb powszedni, to jakoś się z tym oswoiłem. Natomiast miałem inny, dość duży problem. Mianowicie mieszkanie z taką osobą po prostu wpływa na człowieka i samo dzieciństwo myślę, że jest czymś strasznym. Ja na szczęście tego nie doświadczyłem, ale mój tato, jego rodzeństwo owszem. I z jakiegoś powodu dla mnie nieznanego mój ojciec postanowił zamieszkać z nim na całe życie. Cały czas w tym domu rodzinnym razem ze swoją rodziną. I on, będąc już po tych przejściach w dzieciństwie, już był obarczony tym syndromem tak zwanym DDA. A ponieważ cały czas z nim jeszcze mieszkał i do tego dochodziły awantury właśnie z tym dziadkiem, stres, no to myślę, że to tak bardzo go zmieniły. Pamiętam go po prostu jako takiego człowieka bardzo zimnego. Dla mnie to był dom, w którym dosłownie wszystko robiłem źle. Chodziłem jak dziewczynka, źle siedziałem, nie wiem, źle zamykałem drzwi, albo trzaskałem drzwiami od samochodu, albo nie domykałem drzwi do samochodu. Źle odkładałem majonez z lodówki, no dosłownie wszystko. Odkąd pamiętam, jak miałem 9 lat, to ojciec zawsze mi mówił, że masz już 9 lat, a niczego nie potrafisz, twój brat w twoim wieku robił to i to. I tak było po prostu co roku. Zawsze nie potrafiłem wbić gwoździa, ani zrobić niczegoś porządnie. Ojciec też uwielbiał mnie, ponieważ to właśnie była wioska. Gdyby mnie zaciągać do najróżniejszych prac na dworze, których oczywiście sobie nie radziłem. Przynajmniej według jego opinii. Źle malowałem płot, źle kosiłem trawę. No chyba nie było rzeczy, której robiłem dobrze. W związku z czym nie trzeba było dużo czekać, aż wpadłem sam w problemy psychiczne. Na początku zaczęło się to niewinnie, no bo tam po prostu jako dziecko płakanie w nocy w poduszkę. Ale z czasem była to coraz większa depresja. Zaczęło się okaleczanie, myśli samobójcze, gdy już było tak naprawdę ciężko w gimnazjum. To chyba taki najbardziej traumatyczny moment, jaki pamiętam, to kiedy zaparzyłem sobie wodę w czajniku. Poszedłem z tym do łazienki i pamiętam wtedy, że byłem strasznie wtedy na siebie wściekły. Właśnie, że miałem te myśli samobójcze, ale nie miałem w sobie tej odwagi, żeby dokonać tego kroku. Więc powiedziałem, że liczę do 10 i wyleję na siebie ten wrzątek i niestety to zrobiłem. Powiem tak, że to nie jest naturalne dla człowieka, żeby się
okaleczał czy tam lał wrzątkiem. Dlatego no to było dla mnie takie przełamanie wtedy bariery. Potem wiele miesięcy miałem te obrazy w głowie. Nie wydałem z siebie żadnego dźwięku, bo w ogóle byłem cichym dzieckiem. Tylko z automatu rzuciłem ten kubek. Kubek walnął o podłogę i to przyciągnęło uwagę mamy. Mama zapukała do łazienki, ja powiedziałem, że wszystko jest okej, okay, tylko się pośliznąłem. Tak naprawdę tam wiłem się, szybko się ulotniłem z tej łazienki pokryjoną. Przyszedłem do pokoju, wgryzłem się w kołdrę i jakoś udało mi się zasnąć. Następnego dnia już niestety nie mogłem tego ukrywać, bo były to zbyt rozległe poparzenia, więc pojechaliśmy do szpitala. Ukryłem to potem, że w sensie ukryłem, że ja to zrobiłem. Udałem, że tak naprawdę oblałem się herbatą. A mówię o tym wszystkim nie dlatego, żeby teraz robić z siebie ofiarę tutaj i żeby ludzie pisali, co za biedny chłopak. Tylko to pozwoli zrozumieć dalszą część historii. Ponieważ jak się mieszka w takim domu, gdzie nie czuje się bezpiecznie i jak się ma już takie poważne problemy psychiczne, to starałem się za wszelką cenę po prostu uciec z tego domu, może nie tak dosłownie, chociaż też się zdarzało, ale na przykład jeździłem do cioci, do brata, do jakichś braci ze zboru, jak byłem młodszy i oczywiście jak byłem u tych wszystkich osób, to jeżeli gdzieś to było poza moim zborem, to też chodziłem na zebrania, tylko już do tych zborów tam lokalnych, tam w zależności gdzie byłem. I akurat jak byłem w zborze u mojego brata. Bo twój brat jest starszy od ciebie, tak? Tak. I to dość sporo. Aha. Tak byłem tam wtedy na zborze, to był taki okres, kiedy ja się dość dużo zgłaszałem. Tylko miałem, można powiedzieć, podwójne życie, takie maskę, może lepiej to zabrzmi, że wewnętrznie było bardzo źle, ale cały czas się uśmiechałem. Starałem się prowadzić takie duchowe życie, chociaż też nigdy nie byłem typem pioniera. Mhm. No i wtedy jak byłem na tym zebraniu i się zgłaszałem, to po tym zebraniu podszedł do mnie jeden ze starszych i on od razu zrobił na mnie mega dobre wrażenie. Kupił mnie, można powiedzieć, na wstępie, ponieważ po prostu był to taka osoba mega serdeczna. Pochwalił mnie. Jakoś nawet nie wiem, jak to się stało, ale rozmowa zeszła na to, że ja mam problemy z matematyką i wylądowałem u jego w mieszkaniu na korepetycjach. Tak to się zaczęło. Tutaj warto wspomnieć, że ten brat ma nadal żonę, dziecko, więc to jeszcze był starszym, więc to w żadnym wypadku nikt nie miał zastrzeżeń co do tego, żebym ja tam poszedł, mimo że praktycznie wtedy to była obca osoba, no ale tak to się zaczęło w sumie po prostu, że tam zacząłem na początku na korepetycje, ale pokochałem bardzo tę rodzinę, ponieważ był to zupełnie inny dom, inne realia, do których przywykłem. Tam był taki kompletny luz, sam ten brat stał się moim drugim ojcem. Oprócz tego, że często mnie chwalił, no to po prostu, tak jak mówiłem, był taki serdeczny, miły. To była osoba, do której zawsze mogłem się przytulić, co na przykład mój ojciec nigdy mnie nie przytulił, nigdy mnie nie powiedział, że mnie kocha. To było dla mnie, można powiedzieć, jak w raju wtedy. Moja przyjaźń z tą rodziną trwała dobre 4 lata, jak nie lepiej.
A pomógłbyś, Szymon, umiejscowić nam w czasie? Jesteś w jakim wieku wtedy, mniej więcej? Właśnie, bo tak przeskoczyłem. To już było gimnazjum, takie wczesne. Czyli tam, tam 13, jak poznałem 13, tego brata. Tak, tak. Myślę, że 14 jakoś miałem około. Wiesz co, i pamiętaj, bo i gdybyś potrzebował się zatrzymać, przerwy zrobić, to spokojnie, luzik. Ja naprawdę wiem, że teraz mówienie o tym, to jakby to się działo trochę w pewnym sensie, wywołuje te emocje i one wracają, więc naprawdę się bardzo podziwiamy i no naprawdę... Nie, ja przepraszam, że się tak trzęsę i jąkam, ale jak mówisz, emocje silne. Ja to rozumiem, bo tak jak tam wcześniej przed nagraniem ci, jak zaczęliśmy, wspominałem, że też mamy pewne wydarzenia w swoim życiu, o których nie opowiadaliśmy i na przykład kiedy są takie wyzwalacze, nie wiem, coś się wydarzy, jakiś, nie wiem, krzyk i tak dalej, to jakby te emocje, one wracają, tak jakby to, że to się działo na przykład 10, tam 15 lat temu, 20, to tak jak czujesz, tak jakby się działo teraz, więc to się nazywa syndrom stresu pourazowego trochę, coś takiego. No, niestety tak to jest. Tak, więc... Ciężko mi nad tym zapanować. Więc naprawdę i tak podziwiamy cię bardzo, więc pamiętaj o tym, że jest luzik, możesz spokojnie się zatrzymać. Czyli masz 14 lat i jesteś, zaprzyjaźniasz się z tą rodziną, tak? Tak. Zaczynam tam spędzać coraz więcej czasu. Jest to taki mój azyl. W pewnym momencie już tam jeżdżę prawie co weekend, co drugi weekend. W każde ferie, w wakacje. I co też jest ciekawe, że tam ten brat, ta rodzina w ogóle, mieszkała również z dziadkiem, który nie był świadkiem, ale tam mieszkał z nimi. I on pewnego razu zwrócił uwagę tej siostrze, że czemu ona wypuszcza swoją córkę razem ze mną. Bo przecież nie wiadomo tak naprawdę, jak ja jestem, że to nie jest bezpieczne i tak dalej. A ta córka była w podobnym wieku do ciebie? Około 6-7 lat wtedy, myślę. Aha. No i wtedy, jak ta siostra mi o tym opowiedziała, no to tak się z tego śmialiśmy, bo że jak to możliwe, że coś takiego mu do głowy przyszło. Z czasem tego dziadka zabrakło. Już tam mieszkali sami. I z czasem zaczęły też się kłopoty w raju, można powiedzieć. Kłopoty, chociaż tak naprawdę przez bardzo długi okres czasu ja tego nie odbierałem jako kłopoty. Cały czas można powiedzieć, miałem takie klapki na oczach, jak lubią mówić świadkowie. Byłem już bardzo przyzwyczajony do tego właśnie, że tak jak mówiłem, że traktowałem tego brata jak swojego drugiego ojca, że ja mogę się do niego przytulić. On mi mówi, że mnie kocha. I w momencie, kiedy zaczął dotykać mnie po nogach, po udach, to mówiłem mu, że no już wtedy nie byłem takim dzieckiem, to miałem tam przynajmniej 14 lat, więc mówiłem mu, że, no, że to jest dla mnie niefajne, żeby przestał. On wtedy natychmiast przestawał, a ja cały czas traktowałem to, że on właśnie, że on jest taki serdeczny. Tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, jakie są granice, bo to było takie dla mnie ze skrajności w skrajność w domu. Zero tego kontaktu fizycznego. Tutaj aż nadto. To było na początku. A takim kluczowym momentem kluczowy moment był wtedy, kiedy żona i ta córka wyjechały na wakacje bez tego brata. Ten brat był, już nie pamiętam, bo to było dawno, on po prostu musiał ze względu na pracę zawodową zostać. Ale zaproponował mi, żebym ja wtedy przyjechał do niego. I
on po prostu będzie musiał widzieć po pracy, a tam było też parę wolnych dni. I ten jeden z tych wolnych dni on siedział w samych prześwitujących majtkach. To jest pierwsze, co zapamiętałem. Co wtedy, można powiedzieć, mi się nie za bardzo spodobało, ale ponieważ to było upalne lato, a on był u siebie w mieszkaniu, to nawet sam siebie też skrytykowałem, że... Może przesadzam. Że ja właśnie, dokładnie, że przesadzam, że jest po prostu gorąco, a on u siebie może sobie robić, co mu się podoba. Nie jesteśmy na ulicy. Graliśmy w jakieś planszówki wtedy. I sam nie wiem, jak to się też stało dokładnie, ale jakoś zaczęliśmy się tak dla żartu droczyć ze sobą, siłować. W końcu skończyło się na jakichś niby zapasach, których oczywiście on wygrał. I na sam koniec to było dla mnie wtedy taki mocny szok. Włożył mi język do buzi. Od razu jak to się stało, to tak jakby sam siebie wtedy skrytykował, bo cofnął się, tam zaczął przepraszać. I ja właściwie nie powiem, że nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo psychologia oczywiście tłumaczy to, ale może to być dziwne dla kogoś, kto tego nie przeżył, do zrozumienia. Ale przez następne kilka lat po prostu wyparłem to z pamięci. Jeździłem tam nadal, on w dalszym ciągu mnie dotykał, w dalszym ciągu był dla mnie bardzo serdeczny. Pomógł mi w wielu różnych życiowych problemach. Zawsze mogłem od niego liczyć na dobre słowo, nawet wtedy, kiedy się właśnie tak mocno poparzyłem. To on był pierwszą osobą, do której napisałem. To on mi powiedział, że mam iść do szpitala. No, ufałem mu tak mocno, że tak naprawdę co by nie robił, to chyba nie był w stanie zepsuć tego zaufania. Wystarczyło, że mnie przytulił, że cokolwiek mi powiedział miłego. I ta przyjaźń trwała do moich 18 urodzin, kiedy to pojechałem na praktyki zagraniczne na miesiąc, bo byłem w technikum. Około 3 dni przed wyjazdem na te praktyki jeszcze byłem u nich w mieszkaniu. Śmialiśmy się, było super. Kiedy wróciłem z tych praktyk, to pamiętam, to był albo piątek, albo sobota, no tak czy siak następnego dnia było zgromadzenie. I ja wróciłem późną porą, jakoś około 21. I poszedłem sobie spać, a następnego dnia, kiedy już byłem ubrany w garnitur i jechaliśmy na zgromadzenie, w samochodzie rodzice powiedzieli mi, że mój największy przyjaciel został wykluczony, że zgłosiło się wiele ofiar molestowania. Z czasem dowiedziałem się, że tak naprawdę miałem szczęście, bo właśnie ja byłem tylko molestowany. A niektórzy moi koledzy, których znałem, między innymi z tego zboru, ale też z innych, mieli trochę mniej szczęścia. Bo też tego nie powiedziałem. Lał się tam też alkohol. Ale być może ze względu na te wspomnienia w domu, a może po prostu od zawsze byłem kosmitą, ale zawsze odmawiałem. Ewentualnie tylko jakaś lampka wina. To był taki dom, w którym ciągle byli jacyś goście. Prawie zawsze. Więc była często okazja, żeby polać. Ja zawsze sobie siedziałem gdzieś tam w kąciku, zajęty, albo czytałem książkę, albo na telefonie. A główna impreza była obok. I
pod wpływem alkoholu też dużo tych chłopców po prostu było bardziej, że tak powiem, przychylnych mu. Dopiero potem, jak się już obudzili, zaczęli mieć jakieś dziwne wspomnienia. Nawet potem, jak sprawa się rozeszła, to wyciągnięto telefony na policji sprzed 10 lat, w którym ten brat do jednego z wtedy chłopców powiedział, żeby się nie martwił, bo to był też ten chłopiec, miał jakiś problem, żeby do niego przyszedł, usiądzie mu na kolankach, pomodlimy się do Jehowy. I jeszcze zanim przejdę do tej teraźniejszości, jak ja to przyjąłem i tak dalej w tym samochodzie na zgromadzeniu, to jeszcze chciałem też powiedzieć kilka zdań o samym wykluczeniu, ponieważ to nie było wcale takie proste, żeby tego brata wykluczyć. Oczywiście jest reguła dwóch świadków. To wszystko się zdarzyło w ten miesiąc, więc ja w ogóle w tym nie uczestniczyłem, w tej procedurze. Ale zaczęła cała się ta historia od tego, że zgłosił się jeden z chłopców i powiedział starszemu w ogóle o swoich przeżyciach, ale też pokazał mu tam SMS-y i tak dalej. I ten starszy wtedy powiedział, że on mu nie może uwierzyć, bo on jest taki słaby duchowo, a poza tym właśnie, że jest to reguła dwóch świadków, takie SMS-y to można sfalsyfikować i tak dalej. No dobrze, zgłosił się drugi chłopiec z tego samego, znaczy ja mówię chłopiec, ale tak naprawdę to już byli mężczyźni, dorośli wtedy. Ta sama sytuacja, te same dowody. Jest już dwóch świadków, ale brat powiedział, że tych dwoje chłopaków się ze sobą przyjaźnią, że to jest po prostu mocno podejrzane. A ten brat starszy się cieszy nieposzlakowaną opinią w zborze. I tutaj również nic z tym nie zrobiono. I dopiero musiały się zgłaszać kolejne ofiary, żeby no temu bratu najwyraźniej się wtedy musiała zapalić dopiero jakaś lampka, że halo, halo, coś tu jest nie tak, za dużo tych chłopaków. A w jakim czasie to byś umiejscowił, to się działo, ile lat temu mniej więcej? Ojku, to jest ogólnie do znalezienia. Miałem wtedy 18 lat, teraz mam 22, więc tak 4 lata temu. Znaczy mam na myśli, że to wyciekło tak, wtedy 4 lata temu. Tak, tak, tak. Tak, bo ja też mnie to ciekawiło, czy to było już po całej tej Australii, czy... Czyli w tym czasie mniej więcej. W tym czasie. Wiecie co, to na pewno było bardzo w przybliżonym czasie, ponieważ trochę później, kilka miesięcy, mój brat mi trochę o tym wspominał, o tej Australii. Ale całkiem możliwe, że to było chwilę przed. No nie jestem w stanie teraz powiedzieć akurat z tego. Tak, i wiesz co, jak ty o tym mówisz, czyli mamy 4 lata wstecz, my z Sarą wybudzamy się już, czyli jest tam ten rok 2000, końcówka, no 2017 powiedzmy, 16-17 i starsi nas nawiedzają i tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy, siedzę z dwoma starszymi naprzeciwko, przyszli do mnie do pracy, bo my tu w pracy mamy to pomieszczenie, z zaskoczenia i wiesz, ja mówię dlaczego i o ukrywaniu pedofilii w zborach i że nic się z tym nie robi i wtedy w tym czasie starsi mi mówią, w Polsce to się nie dzieje, takich rzeczy w Polsce nie ma, a już ja już naprawdę, oczywiście ty nie jesteś pierwszą osobą, która nam o tym opowiada, bo już Milena była, no niestety tak, opowiadała, ale my dostajemy mnóstwo maili od osób, które nam opisują te sytuacje i nie są w stanie tego opowiedzieć. Powiedziałeś wtedy, że boisz się o dzieci, że tak. Nikt ci nie zagwarantuje, że na przykład, nie wiem, właśnie jakiś tam miły wujek czy ktoś tam nie skrzywdzi ci córek. I nie, takie rzeczy to się tylko dzieją w Australii, bo to wyspa skazańców, nie? W Polsce to on słyszał, ale to było jeszcze wiele lat temu. Jedna sytuacja, nie takich rzeczy, on jest starszym, on wie, nie ma czegoś takiego. I w tym samym czasie, no nie, to się dzieje.
No właśnie. Straszne. Straszne takie wyparcie faktów, no bo to są kłamstwa odstępców, no nie? To odstępcy próbują dobre imię organizacji zrobić, popsuć. Odstępcom się bardzo nudzi, nie mają co robić w wolnym czasie, tylko są kreatywni i wymyślają historię. Tak. Naprawdę straszne. Ile osób musiało być skrzywdzonych, żeby... Znaczy, pewnie jeszcze coś tam powiesz nam na ten temat, bo tej całej historii nie znam, ale ile osób musiało być skrzywdzonych, żeby wreszcie coś z tym zrobiono? Straszne. Przynajmniej 4. Wtedy zgłoszono to na policję. Brat został wykluczony. Zresztą to już była taka... Myślę, że już to nawet nie chodziło o tego samego brata, bo to już rozeszło się po całym zborze. Że lud domagał się sprawiedliwości albo jakiejś decyzji. Decyzja została podjęta, brat został wykluczony. Można powiedzieć dzięki temu, że organizacja dba o bezpieczeństwo zboru i temat się skończył. A teraz już wracając do tego mojego wątku, to rodzice wtedy powiedzieli mi o tym w aucie, że musimy się o czymś powiedzieć. I no, może to zabrzmi głupio, bo są większe problemy, ale mi wtedy zawalił się cały świat dosłownie, jak o tym usłyszałem. Na początku to był dla mnie tak wielki szok, że dosłownie przez całą drogę i aż do połowy zgromadzenia, swoją drogą tutaj ciekawostka, zgromadzenia w Skarbie Mierzu, które pani Grażynka tam salę budowała, jak wspominała w wywiadzie, więc dzięki niej mogłem tam sobie siedzieć na zgromadzeniu. Skarbimierz, a to chyba Andrea też o tym opowiadała, bo jeszcze mamy jedną rozmowę nagraną, Andrea też chyba o Skarbimierzu, albo mi się pomylił, ale dobra, chyba tak. Niedługo ona się pojawi, no nie? Dlatego... Siedziałem sobie do połowy jeszcze tego zgromadzenia, robiłem najzwyczajniej w świecie notatki, aż w końcu w to południe, jak była przerwa, coś we mnie pękło. Nie wiem, czy to już na pieśni, na modlitwie, ale wiem, że jak już wreszcie mogłem wstać z siedzenia, pójść, to miałem łzy w oczach. Ryczałem dosłownie przez całą tą salę. Wybiegłem na dwór i tam się uspokoiłem. Dotarło do mnie po prostu, że zostałem oszukany, że wszystkie te miłe słowa miały swój cel. Że tak naprawdę nie miałem wcale tego przyjaciela. Bardzo długo to przeżywałem potem. Nawet mój ojciec, chociaż zawsze był taki chłodny, to na pewien czas, można powiedzieć, dał mi taką taryfę ulgową i był trochę milszy. Ale potem po około miesiącu wróciło moje dawne życie. Z tym, że nie miałem już dokąd uciec do swojego azylu. To był jakoś grudzień, styczeń. Pół roku później, w wakacje, postanowiłem, że zatrudnię się po prostu do pracy wakacyjnej. Trochę zarobię, bo już wtedy zacząłem wstępnie myśleć o wyprowadzce. Miałem nadal tam oczywiście problemy emocjonalne, miałem nadal myśli samobójcze, ale tak jak mówiłem, wcześniej nie dałem rady nigdy podjąć żadnego poważnego kroku w tym kierunku, więc stwierdziłem, że czas leci, zaraz skończysz szkołę, będziesz musiał podjąć jakąś decyzję, co dalej. Nie widziałem siebie kompletnie, żebym miał mieszkać w tym domu. Zresztą moje rodzeństwo też się powyprowadzało, jak tylko miało taką możliwość. Więc mówię, czas iść do pracy, ale niestety nie dane było mi iść do tej pracy, ponieważ w tym samym czasie dziadkowie, z którymi mieszkaliśmy, oboje podupadli na zdrowiu. No przede wszystkim babcia
dostała mikrowylewu, mikroudaru. Przez co no nie mogła już samodzielnie funkcjonować tak jak wcześniej, ani trzymać przy sobie na wodzy dziadka. Ten dziadek potem, tak jak mówiłem, został pochowany jako świadek, więc w tamtym czasie już był przyłączony. Zresztą on już też miał poważną demencję i nie miał jak sobie organizować tego alkoholu. Ale babcia, jak jeszcze dopóki była sprawna, to jakoś się nim zajmowała, wiadomo, gotowała, jak w każdej patriarchalnej rodzinie. I nagle to wszystko spadło na nas, z tym, że moi rodzice oboje pracowali zawodowo. Rodzeństwo ojca, tam dwie osoby zagwarantowały, że raz w tygodniu przyjdą. No ale to ci dodatkowie wymagali takiej całodobowej opieki. I tutaj, żeby też nikt mnie źle nie zrozumiał, nikt mnie do tego nie zmuszał, ani nie miałem żadnej presji na sobie, ale wtedy miałem po prostu taki charakter. Ja do tej pory mam. Śmieją się często ze mnie znajomi, że jestem takim jeleniem i że mam czasem za dobre serce. Postanowiłem, że rezygnuję z tej pracy i będę pomagał przy tych dziadkach. Cała ta opieka trwała około półtora roku. Oczywiście nie byłem w tym sam, bo potem moja mama też zrezygnowała z pracy. Przez pewien czas była opiekunka. Ale ja przede wszystkim wziąłem na siebie dziadka, dlatego że jestem mężczyzną. Ponieważ no, on wymagał na przykład kąpieli codziennej, zmieniania tych pieluch. Dziadek jeszcze zanim miał tą demencję, to tak jak mówiłem, nie był zbyt najlepszym człowiekiem, a jak dostał, to czasem potrafił rzucić jakimiś obleśnymi tekstami, więc starałem się odciążać od tego mamy. Ta opieka trwała, a potem poszedłem do maturalnej klasy. Potem postanowiłem w ogóle w tej ostatniej swojej wakacje, że będę pracował mimo wszystko, że tam pogodzę jakoś tą pracę i dziadka. Potem byłem już tak zdeterminowany, że kosztem matury i tego ostatniego roku pracowałem i uczyłem się jednocześnie. Pracowałem na nocki, a potem przychodziłem rano do domu, sprzątałem za przeproszeniem szczyny tego dziadka z podłogi, zmieniałem mu pieluchę, szedłem do szkoły, gdzie zasypiałem momentalnie. Zaczęły się problemy w szkole. Dostałem pierwszą w życiu naganę dyrektora za nieobecności. Potem dziadek, to był, może nie powinienem tego mówić, ale to był chyba jeden z najszczęśliwszych dni moich życia, kiedy przyszedłem pewnego razu do domu po szkole i dowiedziałem się, że już nie muszę iść zmieniać mu pieluchy, bo dziadek trafił do szpitala. I przez cały ten czas, to też jest warto podkreślenia, jeszcze wracając do tego wątku z pedofilią, że przez cały ten czas byłem wierzący. Nie byłem jakoś mocno gorliwy. Nawet już przestałem się zgłaszać. Ale nie wątpiłem ani przez moment, że to jest religia prawdziwa. Chyba po prostu też w tamtym momencie swojego życia nie znałem kompletnie innego świata, co jest zrozumiałe, bo od dziecka miałem tylko jeden model. A jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, Szymonie, a kwestia chrztu? Właśnie, no, pominąłem to. Przyjąłem chrzest w wieku 13 lat.
czyli jeszcze zanim zaczęła się moja znajomość z tamtym Beatem. Zrobiłem to przede wszystkim dlatego, żeby zyskać przychylność swojego ojca, żeby chociaż jedna pochwała była. Nie wiem, co sobie wtedy wyobrażałem, ale to była jedna z najgłupszych decyzji w moim życiu. I była jakaś pochwała? Doczekałeś jej? Oczywiście, że nie. W dodatku pamiętam to do dzisiaj, była u nas w domu rodzinnym klasyczna rozmowa ze starszymi, pytania do chrztu. I rozmowa się skończyła. Starsi tam wyszli do rodziców i ten jeden ze starszych był miły i powiedział do mojego ojca, że masz wspaniałego syna. A mój ojciec na to odpowiedział, że no tak, tak, a wiecie, że mój drugi syn został starszym i wszyscy się wtedy skupili na tym newsie. Także kompletnie mi to nic nie dało, można powiedzieć. Choć oczywiście nie powinno się brać chrztu z takich powodów, więc wtedy też miałem jakieś pobudki, ale tak podświadomie myślę, że to był, tak, to był mój główny cel. To się często przewija, że dzieci, bo wiesz, świadkowie tak próbują wmówić, że to jest taka dojrzała decyzja, że tak, to jest najważniejsza decyzja w życiu i ty robisz to z miłości do Jehowy. Ale to już się po raz kolejny przewija, że te pobudki do tego chrztu były zupełnie inne. Chęć przypodobania się znajomym, braciom z Boże. Tu rodzicom. Chęć przypodobania się rodzicom, żeby choć raz powiedział, jestem z siebie dumny, tak, no nie? I tak samo ja, no nie? Też ja miałem 14 lat. No, ja z takich, jakby to powiedzieć, przyczyn się trochę zadłużyłem w pewnej dziewczynie, siostrze, no była po chrzcie, więc tak myślałem, że może jak się ochrzczę, to też będzie, no nie? Perspektywicznie. Tak, no. No ale i tak nie mogliście się spotykać, ale... bo za młodzi byliście. No tak, nie, to widzę, że to tak samo jak ja, też nie miałeś tak. Nic. No wiesz, w ogóle parę rzeczy mi się przypomniało, jak ty mówisz, których gdzieś tam z głowy wyparłem też, bo powiedziałeś o tym, że tutaj ta kwestia z ojcem. I ja na przykład z moim ojcem nigdy nie miałem dobrych relacji, nawet złe, ale pamiętam, że wtedy jak powiedziałem mamie, bo mój ojciec, on nie był świadkiem, dopiero przyjął chrzest, jak ja miałem 12 lat. On całe życie palił bardzo dużo i później został świadkiem. I mama mi powiedziała, no musisz powiedzieć tacie, że ty chcesz przyjąć chrzest, musisz mu o tym powiedzieć. Ja tak się wtedy zastanawiałem, no ale po co? Przecież pewne rzeczy z moich relacjach z ojcem były podobne do twoich, więc jakby dla mnie, mi na tym nie zależało, no nie? Ale pamiętam taką teraz, jak powiedziałeś, że musisz powiedzieć ojcu, że ty przyjmujesz chrzest. A ja mówię... W sumie ale też... w ogóle nie pamiętam u siebie takiego momentu, żebym... Wiem, że z mamą o ten temat rozmawiałam i chyba ona mu powiedziała, bo jakoś... No. Albo też no, to wyparł. Tak, wiesz, tu parę jeszcze rzeczy mi się przypomniało, których też gdzieś tam mi uciekły. I często jak rozmawiamy z kimś, to nagle jakiś mi tam wpada wątek, który gdzieś tam siedzi. No. Ale rzeczywiście to ten motyw chrztu, bo tak trochę ci przerwałem i tego, że chce się komuś dziecko przypodobać, to rzeczywiście pokazuje no, prawdziwe pobudki wielu osób. To jest jeszcze norma. Myślę, że praktycznie, nie powiem 100%, ale zdecydowanej większości. Bo ja tu wyczuwam, znaczy, jak powiedziałeś, że powinieneś mieć może inne pobudki, nie? Takie bardziej duchowe i tak dalej. Ale nie, to organizacja, ja uważam, że oni dobrze wiedzą, że takie pobudki są, bo jesteśmy świadomi, jak działa mózg dziecka, jak działa mózg osoby dorastającej, jak łaknie miłości po prostu, i chce zadowolić swoje autorytety. To jest bardzo ważna potrzeba. Więc ja uważam, że organizacja dobrze o tym wie i tak naprawdę gadanie, że to jest świadoma decyzja, to jest tylko dupochron z ich strony, a tak naprawdę niewiele się różnią, znaczy bo wiesz, u świadków się zawsze naśmiewano,
z katolików, że chrzczą dzieci, no, i zabezpieczają się tym, że tu niby wiesz, co robisz, więc no to już potem musisz ponieść konsekwencje, a tak naprawdę to nie wiesz, co robisz, bo to, co robisz, świadomość konsekwencji ci się rodzi dopiero około 24 roku życia tak naprawdę, więc no. Miałem 13 lat, więc już nie byłem dzieckiem, ale powiedzmy sobie wprost, nadal miało się wtedy siano w głowie. W żadnym wypadku nie była to dojrzała decyzja. Przemyślana głęboko. Jeszcze też tak będę skakał trochę z tematu na temat. Miałem też bardzo poważne stany lękowe, które objawiały się w ten sposób, że potrafiłem uciec na przykład ze szkoły, z lekcji i położyć się w przydrożnych krzakach. Czy był deszcz, czy nie było deszczu, tam zasnąć. To wynikało z tego, że po prostu mimo, że tak naprawdę prawie nigdy mnie nie uderzył ojciec, to wystarczyło jedno jego słowo, nawet nie musiał krzyczeć, żebym czuł respekt, ale ten potem, im dłużej to trwało, to ten respekt potem się zamienił w lęk, stany lękowe, i w domu na przykład, ponieważ to była wioska, to wchodziłem na drzewa, do jakiś shop, do piwnicy, pod łóżkiem siedziałem bardzo długo czasu. Pamiętam, że właśnie jak był właśnie dzień matury, której nie zdałem, ponieważ na niej się nie wstawiłem, a nie wstawiłem się dlatego, że ojciec zaproponował mi podwózkę na tą maturę, ale ja wiedziałem, że po drodze może być nieprzyjemnie, a to dla mnie bardzo ważny dzień. Więc postanowiłem, że pójdę tam na własną rękę i w tym celu musiałem iść z wioski najpierw tam z buta kilka kilometrów. Potem był autobus i tym autobusem jeszcze tam do innej miejscowości jechałem. I to zajmowała cała ta droga około godziny. Tak na własną rękę. Pierwszego dnia wszystko było super. Drugiego dnia to był angielski. W połowie drogi zorientowałem się, że nie mam przy sobie dowodu osobistego. I to wywołało we mnie taki lęk, no nie wiem, chyba każda inna normalna osoba zadzwoniłaby, czy ktoś może mu dowieść ten dowód, cokolwiek. Ja wtedy uciekłem oczywiście do lasu, potem do domu i siedziałem pod łóżkiem dosłownie całą dobę. 24 godziny siedziałem pod łóżkiem, nie wyszedłem nawet do toalety. Wstrzymywałem, nic nie jadłem, nic nie piłem. Także do tego stopnia to był lęk. A niedługo później się wyprowadziłem i te stany zostały, ale teraz jest już dużo lepiej. I wracając do tamtej opowieści z dziadkami, kiedy dziadka zabrano do szpitala, to wtedy bardzo się cieszyłem, ale też byłem w dalszym ciągu wierzący i wspomniałem wcześniej, że brat mi powiedział właśnie o tej komisji australijskiej. Ten brat, który starszym został? Potem już nie. To był przez jakiś czas, ale w tamtym momencie już nie był. Aha. On był właśnie tym starszym, kiedy ja brałem chrzest, mając 13 lat. Aha, dobra. A wtedy, co teraz już mówię, to już mam około 19-20. Mhm. Ten brat mi o tym powiedział i ja poczułem taki duży niesmak wtedy, tak czułem się mega niekomfortowo, że w ogóle na ten temat rozmawiam, ponieważ samemu jakiekolwiek by materiały nie były w internecie, to zawsze je dzielnie odrzucałem. Pierwszy materiał odstępczy zobaczyłem dopiero po przeprowadzce i to było 7 metrów pod ziemią, tam wywiad z Agatą. Ale nawet po tym wywiadzie, no nie wiem dlaczego, może ktoś powie, że po prostu byłem głupi, ale no nic do mnie nie docierało. I dopiero dzięki wam
otworzyły mi się oczy, ponieważ widzieliście taki chwytliwy tytuł i to było, pamiętam, zalety bycia świadkiem Jehowy. No. I muszę przyznać, że tamten film to w ogóle tak obiektywny bardzo był, że przedstawił naprawdę zalety, to nie było jakieś sarkastyczne czy coś. Oczywiście już miałem wtedy wyrzuty sumienia, że obejrzałem ten jeden film, ale to rozpoczęło taką lawinę w moim życiu, bo jak obejrzałem jeden, to zaczęły mi się wyświetlać kolejne wasze filmy. Przeklęty YouTube. Tak, równie ciekawe, na przykład czego nie wolno świadkom w szkole i tak dalej. I zacząłem sobie uświadamiać, w jakim bagnie jestem. I powoli wychodzić z organizacji, najpierw mentalnie, a potem sam odszedłem pół roku temu. Ale po tym wyjściu zacząłem odnawiać kontakty rodzinne z osobami, których całe życie wiedziałem, że są moją rodziną, ale całe życie one były wykluczone przez przynajmniej od 20 lat były wykluczone i od 20 lat moja rodzina nie miała z nimi kontaktu. I podczas jednej takiej wizyty przeżyłem kolejny szok. Myślałem, zresztą mówiłem to swojemu rodzeństwu, że po tamtej sytuacji już nic mnie w życiu nie zdziwi. A jednak się myliłem. Moje rodzeństwo dłużej żyje na tym świecie i miało rację, żeby nigdy tak nie mówić, bo jednak doznałem kolejnego mocnego szoku i okazało się, że tak naprawdę w życiu nie spotkałem jednego pedofila, tylko aż trzech. Z czego jednym miałem bardzo mocno do czynienia, a z pozostałą dwójką tak po prostu się, chodzi mi o to, że się z nimi widziałem, a nie miałem świadomości. I co gorsza, okazało się, że jednym z nich był mój dziadek. Ten sam dziadek, któremu wycierałem te szczyny, zmieniałem mu pieluchy, obcinałem paznokcie, kąpałem go, za przeproszeniem, myłem mu dupsko. Ten sam dziadek okazał się zwyrodnialcem. I część osób z mojej rodziny oczywiście powiedziało, że nie można wierzyć tej osobie, która to powiedziała. I tutaj jeszcze od razu wspomnę, że dziadek robił to razem z kolegą innym, oczywiście cieszącym się super opinią braciszkiem, starszym. Więc znałem ich obu. No, naturalnie z moim dziadkiem miałem bardzo dużo kontaktu. Z tamtym bratem mniej, ale dobrze wiedziałem, kto to jest. A co do tego, że ta osoba mogła nie mówić prawdy, to niestety ciężko jest mi w to uwierzyć, ponieważ znałem mojego dziadka. Może na szczęście nie znałem go tak, aż tak dobrze, jak inni mieli okazję poznać, ale na tyle, żeby móc potwierdzić autentyczność, że to jest wysoce prawdopodobne. Samo to, jak znęcał się nad innymi, dużo mówi. A dla mnie, chociaż bardzo współczułem tamtej osobie, to było chyba jeszcze gorsze nawet niż ta pierwsza sytuacja. Ja to w ogóle muszę ci podziękować, że się zdecydowałaś, bo sobie mogę tylko wyobrażać, jakie to jest trudne, bo no ja miałam taki moment, że też się zmagałam ze stanami lękowymi, ale to to nie jest, że twój ból jest większy niż mój, ale to było nic, naprawdę, bo
udało się dość szybko z tym, no, nie, na szczęście, no. Nie wiem, co powiedzieć czasem. Nie. Myślę, że nie ma co porównywać, bo każdy na dany moment przeżywa to mocno. Ale jesteśmy bardzo poruszeni tym, co powiedziałeś, że zobaczyłem wasz film i jesteśmy... Znaczy, ja też... Bardzo wam dziękuję. No, dzięki wam teraz mogę tu być. Bo tak się ostatnio złożyło, że jedna jest rozmowa już opublikowana z Kingą, jeszcze będzie Andrea i ty. I wy, cała trójka, jesteście młode osoby, no bo młodsze od nas w sumie, chociaż niewiele, ale młodsze i w jakiś tam sposób wychowywane w prawdzie przez organizacji. I każda z tych osób zmagała się w pewnym etapie swojego życia z myślami samobójczymi. I ja to jestem... To jest taki, powszechny problem. Powszechny. Jak ja odchodziłam... To mi się wydawało tak w takim negatywnym sensie, nie że sobie o sobie myślałam, że jestem wyjątkowa, tylko że ta moja historia to jest, wiesz, tylko moja, nie? I potem odkrywam, że to nie jest tak, że ja trafiłam na jakichś złych ludzi czy coś, nie? Że naprawdę, że ta organizacja, w ogóle ona jakby przyciąga ludzi i zjawiska, które potem krzywdzą innych. I tak sobie jeszcze pomyślałam, że... zupełnie inaczej reagują osoby, które weszły do organizacji jako dorosłe, które się tam nie wychowały. One tak. Często potem sobie łatwo układają życie, na przykład moi rodzice, czy nawet ta Grażynka. No, miały taki epizod, trochę było smutku i tak dalej, ale osoby, które się wychowały w tym, które już są drugim lub trzecim pokoleniem, to jest zupełnie, ja myślę, że nawet nie ma za bardzo badań na ten temat, jeśli chodzi o grupy destrukcyjne. Bo zazwyczaj te grupy destrukcyjne, one nie są w stanie się tak rozwinąć, żeby po prostu ludzie tam pokoleniami tkwili. Tak. I może kto wie, kiedyś powstanie duże badanie właśnie dzięki dzieciakom, świadkom, które właśnie odchodzą i, tak, więc i zaczynają chodzić na terapię i w jakiś sposób naświetlać problem, no i jaki tam jest. Właśnie uświadamianie w ogóle tego, że to tak działa, że tak funkcjonują osoby, które się tam wychowały i z czym się zmagają, jest mega ważne. Więc kurczę, bardzo Szymonie ci dziękujemy, że bierzesz w tym udział. Bo jest naprawdę godne pochwały, powiem tak. Budujące. Budujące po świadkowsku, oj, powiem. Też dziękuję, że mogę to być, ale chyba największe opory miałem jednak, jeśli chodzi o te sprawy rodzinne, bo zdaję sobie sprawę, że może to być dla kogoś oburzające, co ja teraz mówię. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, też z tym, że przy ten moment, kiedy uświadomiłem sobie, że ja też mam swoje potrzeby, to właśnie to nie te osoby czyściły dupsko temu dziadkowi. To nie one leżały pod łóżkiem czy tam w rowie. To nie one trafiły do pedofila. Tylko ja i dlatego też uznałem, że nie ma co się bać. Przełamałem się. A już kontynuując historię, to wtedy czułem się tak, jakby to był jakiś jeden wielki, nieśmieszny żart. Bo jak to możliwe, żeby trafić po raz kolejny do jakiegoś pedofila? Tak jak mówiliście, że większość osób myśli, że to gdzieś tam w Australii. Jakieś pojedyncze przypadki. A tymczasem ja się dowiaduję, że poznałem w swoim życiu aż trzech. No to trochę nierealistyczne. Ale niestety prawdziwe. Poczułem się też wtedy tak bardzo oszukany. Wykorzystany, nie wiem jak to powiedzieć. Bo spędziłem swoją młodość albo w służbie organizacji, albo opiekując się tymi dziadkami, kiedy na przykład moi koledzy, koleżanki bawili się na studniówce, ja byłem przy tych dziadkach albo pod łóżkiem. Poczułem wtedy taki naprawdę wielki żal i chyba
nie wiem, czy to powiedziałem wcześniej, czy w sensie, czy źle tego nie powiedziałem, bo wtedy, kiedy dowiedziałem się o tym dziadku, to już byłem wybudzony z organizacji, ale jeszcze nie wykluczony, bo z naturalnych powodów po prostu nie chciałem stracić kontaktu z rodziną albo nie chciałem złamać serca mojej mamie na przykład. Ale to była już wtedy taka kropka nad i, że chyba czara goryczy się przelała i podjąłem tę decyzję, żeby oficjalnie odejść. To oczywiście też zebrało mi 2-3 miesiące, zanim ostatecznie odszedłem. To całkiem szybko bym powiedział. Gdyż jesteś odważną osobą, naprawdę. No, zdecydowanie nie. Ale po takim, bo to wiesz co, tak przepraszam, bo Sara na przykład często, Sara tak z pozoru, ona jest taka cicha, nieśmiała też, ale jak trzeba zawalczyć o coś, to ja bym się schował wtedy, a ona będzie działać, no nie? Czy tam, nie wiem, w obronie dzieci, bo w szkole ktoś coś zrobi, idzie pierwsza, no nie? Wow. Albo w takich działaniach, no nie wiem, że coś trzeba zrobić, to wtedy Sara konkretnie działa. Myślę, że taki typ osobowości to jest trochę tutaj... To jest INFP. INFP, jak sobie siedzi cichutko, to ten, ale niech ktoś spróbuje jego wartości zaburzyć, to jak śmiesz w ogóle, nie? Troszkę tak, więc trochę to rozumiem i tak mówię, że tu jesteś odważny, no bo z pozoru, wiesz, znasz siebie i tak jak wspominałeś, jesteś taką osobą raczej spokojną, tu sobie się nie wychylać, ale tu zadziałałeś, no niektórym to lata zajmuje, więc dlatego taka moja refleksja, że to dość szybko, no nie? Podejściu to już była szybka sprawa, kontekst się momentalnie urwał. Ale nie pytali, no bo mówisz, że odszedłeś, czyli pewnie jakiś list napisałeś, czy tam... Tak, napisałem. Czyli za odstępstwo po prostu cię wywalili. Czy no sam się odłączył? No, tak, odłączyłem się i w momencie, kiedy się odłączyłem, to jeszcze napisałem na początku krótką wiadomość, ale potem to nie było takie proste, żeby odejść, bo starszy na początku chciał właśnie coś więcej powodów znać. Więc się przedstawiłem, potem chciał, żebym poszedł na salę królestwa i albo chociaż połączyć się grupowo, żeby mieć komitet. Ale ja twierdziłem, że no, absolutnie nie widzę takiej potrzeby. Już dość stresów miałem. Po prostu odchodzę i tyle. Więc dostałem jeszcze jakieś tam pojedyncze telefony, których również tłumaczyłem. Już nie tylko jeśli chodzi o pedofilię, ale też transfuzja krwi i tak dalej. To samo zresztą z rodziną. Obecnie kontakt jest bardzo mały. Raz na 2 tygodnie. Być może po publikacji tego materiału będzie mniejszy, mam nadzieję, że nie. I jeśli chodzi o tę historię, to w sumie mógłbym już teraz zakończyć, ale jeszcze, jeżeli mamy chwilę. Tak, śmiało. To tak bonusowo. Kiedy zaczęły się te moje w domu problemy psychiczne, nie radziłem sobie z tym, nie miałem jeszcze właśnie wtedy kontaktu z tamtym bratem, moim przyjacielem, Ludo. To czułem się bardzo samotny, nie miałem komu się zwierzyć. Jeżeli komuś się zwierzałem, na przykład w służbie, to często to bagatelizowano, bo na przykład mówiłem wprost, że u mnie w domu nie jest najlepiej, że rodzice często się kłócą, że mam problem z ojcem, że nie mam z nim dobrego kontaktu, ale zawsze tam mówiono, że wyolbrzymiam, ponieważ w pewnym sensie też rozumiem tych ludzi. Na sali królestwa przedstawialiśmy zupełnie inny obraz, przynajmniej moi rodzice, bo ja to już potem byłem taki ze spuszczoną głową. Mruk się zrobiłem, ale
Moi rodzice zawsze byli roześmiani, zwłaszcza mój ojciec. Zawsze uchodził za takiego najbardziej radosnego brata. Był też bardzo szczodry, jeżeli coś bracia potrzebowali pomocy, to i pomagał jak mógł. Nie mówię, że robił to jakoś fałszywie, nic z tych rzeczy, tylko no po prostu miał dobrą opinię, mimo tego, że tego też nie powiedziałem, od 20 lat był nieczynny. Mama robiła co mogła, prowadziła ze mną studium i tak dalej. Ale on chodził na zebrania? Tak, chodził na zebrania, tylko nie głosił, nie prowadził rodziny. Mhm. I tak dalej. W tej służbie, czy gdzieś tam przy okazji, to zawsze większość braci mi mówiła, że wyolbrzymiam, żebym tak nie mówił w ogóle, bo niektórzy mogą sobie pomyśleć nie wiadomo, co się dzieje w tym domu. A ja wtedy byłem naprawdę takim cichym dzieckiem. Jak ktoś już mi tak powiedział, to już potem raczej nie kontynuowałem tematu, a jak kontynuowałem, to też to nie przynosiło rezultatu. I w pewnym momencie natknąłem się na artykuł na JW, żeby iść, jeżeli ma się, nie mówię o problemach w domu, ale po prostu problemy emocjonalne, żeby się oprócz modlitwy to jeszcze zwierzyć jakiemuś przyjacielowi, a ja nie miałem żadnego, no to wtedy do starszego. Więc tak zrobiłem. Znalazłem sobie takiego najbardziej, w mojej opinii, przyjaznego starszego. Spytałem, czy mógłbym go odwiedzić któryś dzień, właśnie żeby porozmawiać. Przyszedłem do niego, zwierzyłem się i nie będę go oceniać, bo nie czuję, żebym po tamtej rozmowie dostał jakąś dużą pomoc od niego, ale wiadomo, że też ciężko zareagować w takiej sytuacji, a poza tym podkreślmy, że starsi nie mają żadnego wykształcenia w dziedzinie psychologii. Są tak samo ludźmi jak my. Ale co ciekawe, wtedy powiedziałem, poprosiłem go na koniec tej rozmowy, żeby poinformował o tym grono. Ponieważ wtedy obniżyłem się mocno w służbie, mniej się zgłaszałem. No i nie wiem, dlaczego tak postanowiłem, że chciałbym, żeby starsi o tym wiedzieli, że mam... Tak, ja to powiem, że grono, czyli innych starszych ze zboru. Tak, bo nie każdy załapie, no nie? Jasne. I ten brat tak wymógł właściwie na mnie, żebym ja sam o tym powiedział, bo niedługo będzie spotkanie starszych, żebym ja przyszedł na to spotkanie i opowiedział o tym wszystkim. No ja tak niechętnie, ale się na to zgodziłem. Jakież było moje zaskoczenie wtedy w domu, kiedy do mojego pokoju wszedł ojciec jak zwykle rozzłoszczony, ale tym razem to już tak nie na żarty, że co ja sobie wyobrażam, że poszedłem do starszego z taką sprawą, że przecież oni mają tyle różnych spraw na głowie, ja im zawracam. Bo okazało się, że ten starszy, nie wiem, może ty mi powiesz, czy jest taka zasada, czy w sumie potem się w to nie wgłębiałem, że jeżeli przychodzi młody człowiek do ciebie i mówi, że ma silną depresję, to musisz przyjść z rodzicem. Ja ani tego nie wiedziałem, ani nie zostałem o tym poinformowany, bo umowa była taka, że ja sam tam. No i wyszło na to, że tak naprawdę moje problemy psychiczne właśnie wynikały z tej trudnej relacji z ojcem, a to on został zaproszony na tę wizytę. Zrobił mi o to mega awanturę, potem przez całą drogę też mi to wypominał, wskutek czego jak otworzyłem drzwi na to spotkanie, to już byłem cały zaryczany. Właściwie co jedyne, co powiedziałem na tym spotkaniu, to że ja mam depresję i zacząłem tam płakać. I ojciec mówił za mnie. I tak to się skończyło, ale tak też zaczął się mój konflikt, wtedy można powiedzieć, ze starszymi. Przypięto do mnie sobie taką łatkę symulanta. No a potem im bardziej się pogłębiały moje problemy, to tym bardziej to się spotykało z dysaprobatą
zwłaszcza jednego starszego koordynatora. A ty poszedłeś do tego koordynatora? Czy do nie, ja wtedy poszedłem do innego. Kurczę, wiesz co, nie wiem jeśli o tą procedurę, co pytałeś, jak ona wygląda, czy tak to ma wyglądać, czy tak ta ich wewnętrzna procedura. Więc nie mam pojęcia, ale to bagatelizowanie problemów, tutaj przychodzisz do nich i im mówisz, jest taki problem i przydałaby się jakaś pomoc. Tak, bo wtedy się jeszcze nie ciąłem, po prostu... Tak. To był ten etap płakania w poduszce. Oni to zostawili, chociaż ja tak się zastanawiam, czy cokolwiek by mogli zrobić, bo u mnie w domu była taka sytuacja, że była wizyta pasterska starszych, bo mój ojciec nas bił. Tak łagodnie określę. Ja już nie mieszkałem w domu, bo ja mam brata młodszego o 16 lat. No i że mój brat jest niegrzeczny no i zresztą mama tam do starszych poszła, aż teraz dokładnie tej sytuacji nie pamiętam. No i starsi przyszli na tę wizytę i nie pamiętam, ile Kuba miał lat wtedy. Ale wizyta miała dotyczyć tego przemocy, dosłownie przemocy w domu, a starsi na wizycie zaczęli najeżdżać na mojego brata, na dziecko, że jest potrzebna rózga karności i że tak naprawdę to on jest niegrzeczny, więc mu się należy lanie. Niesamowite. A wiesz, a tu ja mówię, ja tak powiedziałem łagodnie, bicie, bo tak... Ale to jest słowo, które tego zupełnie nie oddaje. Domyślam się i współczuję mega... I też problem był zbagatelizowany zupełnie. I to jakby to się później po tej wizycie pasterskiej starszych problem się nasilił. Jeszcze bardziej. I to jest kolejna z takich rzeczy, które są, nie wiem, powiedzieć, pobłażane. No, takie zamiatane pod dywan. Tak. To jest coś strasznego. Ja się z tym spotkałem, ty się spotkałeś z tym, że się nie udziela pomocy, a nawet jak starsi przychodzą, to oni nie wiedzą, co mają zrobić. Oni się kierują normami biblijnymi, rózga karności, pach. No, trzeba bić dziecko. Przeczytanie wersetu. Tu trzeba pomóc chłopakowi, który przyszedł, zauważył, że ma problem, wyczytał nawet ze strażnicy, czy tam z jakiejś publikacji, przyszedł do starszego, słuchaj, mam problem, potrzebuję pomocy, bo tak się dzieje, no i wiesz, i ci dają konfrontację z twoim oprawcą, któryś gnębi cię. To jest coś, co to jest chore totalnie. Jestem mega sklerotykiem, bo nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, więc dobrze, że przedłużyliśmy. Ale tu my nie mamy wyznaczonego czasu. Ty się nie stresuj. Rozmowa ale 4 godziny trwa. Wow. Ale też staram się szanować was prywatny czas, żeby nie przedłużać za bardzo. Jeszcze cofając się hen daleko, jeszcze zanim dziadek do tej pierwszej sytuacji. To wtedy wracamy do momentu, kiedy właśnie wybiegłem z płaczem ze zgromadzenia. Potem się uspokoiłem, wróciliśmy do domu. I chwilę później, po zebraniu najbliższym, starsi przyszli do nas do domu i wzięli rodziców na rozmowę. Ponieważ to mieszkanie nie było jakieś mega duże. Ja sobie robiłem wtedy kanapki z kuchni. Oni byli w pokoju obok. Już tam potem poszedłem, ale usłyszałem początek tej rozmowy, że tak bardzo nam przykro, nie wiemy co powiedzieć i tak dalej. Czyli była to taka pokrzepiająca rozmowa. A następnie dowiedziałem się, że ja również jestem zaproszony na taką rozmowę, ale to już bez rodziców, tylko na sali królestw. Przyszedłem na tę rozmowę i idąc tam, byłem pewien, że to będzie taka sama rozmowa jak z moimi rodzicami, że zanim, nie wiem, przeczytam jakiś werset, artykuł czy coś. I że cię pokrzepią po prostu. Tak, że to będzie takie pokrzepiające, pocieszające. Właściwie wtedy... Miałem taką sobie mega pustkę, że było mi to totalnie obojętne. Ale poszedłem na tę rozmowę.
I na wstępie brat do mnie powiedział, że słyszeliśmy, że zgłosiłeś to na policję, to musiało wymagać od ciebie odwagi. I dosłownie to była jedyna miła rzecz, powiedzmy, że miła, no, jaką usłyszałem na tym spotkaniu. Spotkanie trwało 1,5 godziny około. I ono wyglądało mniej więcej w ten sposób, że oni do mnie mówią: Szymonie, no, ze względu na świętość zboru, przyznaj się. Tak mówiąc już skrótowo. A ja mówię, że ja się nie mam do czego przyznawać, bo nie zrobiłem niczego złego, no i cały czas mówiłem o sobie, że jako o ofierze, nie? A oni się uparli. Oni komitet zrobili. Tak, oni, znaczy może właśnie nie komitet, oni chcieli takie właśnie postępowanie, chcieli wybadać to. No bo może jesteś winny, no proste. Tak, według nich to nawet nie może, to chyba już na pewno. Bo oni do mnie, ja mówię przez te 1,5 godziny, ja mówiłem jedno, oni mówili drugie, tak jak kompletnie nic do nich nie docierało, bo oni właśnie nie mogli zrozumieć tego, o czym mówiłem wcześniej, że dlaczego, jak on mi wtedy włożył ten język do buzi, to czemu ja wtedy tego nie zgłosiłem od razu, tylko ja tam dalej jeździłem. I że w związku z tym, jak również dlatego, że mam problemy psychiczne, to moje słowa nie brzmią zbyt racjonalnie i nawet po tej 1,5 godziny jeszcze mi ten brat powiedział, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, na szczęście nie wróciliśmy. Aha, czyli jak sam ci się chłopaki zgłaszali, to potrzebowali aż 4 świadków zdarzenia, a tu to jesteś jeden sam i jakoś im... Oni byli w tamtym zborze, to może też tam trochę inaczej to wyglądało, bo wszyscy tam wtedy o tym zaczęli mówić, a u mnie zborze nikt kompletnie o tym nie wiedział, nawet niektórzy członkowie mojej rodziny. Tak, jeszcze wybiegłeś z tego zgromadzenia, to pewnie wyrzuty sumienia cię ruszyły, do. No. Więc ja pewnie byłem tak na celowniku tam u nich, że młody homoseksualista im tutaj rośnie. Ja mam nadzieję, że ci starsi to obejrzą i będą... Też mam taką nadzieję i jeszcze... Po prostu, bo to jest wstyd. Zastanawiałem się wielokrotnie potem, czy gdyby na przykład to dotyczyło żony tego starszego, gdyby ktoś, już nie mówię o gwałtach jak na niektórych tych chłopakach, ale już choćby nawet molestowanie, cokolwiek. Gdyby potem przyszedł ktoś do tego starszego i tutaj imiona zostaną zmienione i powiedział mu: Waldku, to weź porozmawiaj z tą swoją Irenką, pewnie jej się podobało, niech się wreszcie przyzna. To jakby on wtedy sam zareagował i też mnie zastanawiał właśnie, czy wyrzuty sumienia. Ale pewnie nie, bo to już jest takie przekonanie o słuszności sprawy. Tak się zastanawiałam, bo no wiadomo, no, pedofil to ogólnie nie patrzy na płeć, nie? Ale biorąc pod uwagę, jak organizacja bardzo podchodzi, nawet nie wiem, jak to nazwać, jakie ona jakby w ogóle kara jakiekolwiek kontakty homoseksualne, a tutaj jakby była relacja męsko-męska do tamtego oprawcy, to myślę, że też dlatego oni mieli z tym jakby... nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo osobiście znam dziewczynę, która była molestowana i ją zapytano o to, dlaczego, znaczy, czy jej się to podobało, nie? I, no, i jakby zrobiono jej wręcz komitet za to, że ktoś ją molestował. Więc, no jak ona śmiała o tym powiedzieć? Ale zastanawiam się, czy czasem też nie wychodzi ta kolejna jakby obsesja organizacji, nie? Albo, że też może nie wiedzieli, jak się zachować w takiej sytuacji, że jakby no... Więc łatwiej było. Jak facet krzywdzi dziewczynę, no to jeszcze w miarę tam może wiedzą. Dopasujemy do swoich procedur. Tak, tak. A tutaj jak, nie? Jak w ogóle ci chłopaki mogli się, nie wiem, nie bronić czy coś, nie? Coś takiego, nie? Nie mogli tego zrozumieć. Znaczy... No dlatego trzeba aktualizować książkę Paście tak często, żeby... Co roku. No bo, wiesz, my to sobie... Ja to niby tak pół żartem, ale to jest reakcja obronna, o której mówi moja terapeutka, bo ja tak sobie ze stresem radzę, nie? To wiesz, to nie to, że tutaj ten temat bagatelizuje, nie? Tak, ale... Dobra, kurczę,
Nie, znaczy tak się zastanawiam, czy to na przykład, czy to oni ich po prostu nie rozwaliło, kwestia tej płci, nie? Że właśnie inaczej jak dziewczyna, inaczej jakby ta Irenka była na przykład i Waldek. Bardzo prawdopodobne. No, ale przerwaliśmy ci. Wtedy jak była ta rozmowa, to ja byłem jeszcze ciągle na tym etapie, że byłem takim bardzo cichym, zastraszonym chłopakiem i ja tylko tam mówiłem, że nie, ja tego nie zrobiłem i tak. Ale obecnie również nie jestem jakimś samcem alfa, ale gdyby mi ktoś teraz powiedział, że i to jeszcze świeżo po zdarzeniu, że mi się być może to podobało i że ja mam tutaj się przyznać do homoseksualizmu, to nie wiem, jakbym się zachował, chyba dałbym w twarz takiej osobie. Też mam nadzieję, że ogląda to ten starszy. Ja kiedyś, to w ogóle nie ma porównania, ale zamykałam drzwi od biura, jakiś pijaczek szedł zataczający i złapał mi za tyłek i poszedł dalej. Tak naprawdę nic więcej się nie stało, ale ja byłam cała zestresowana, w szoku i w ogóle chciałabym mu oddać czy coś, nie? No ale poszedł już dalej. I wiesz, i to była taka drobna sytuacja, a mnie kompletnie wyłączyło na chwilę z życia, nie? I oni się w ogóle nie potrafią zrozumieć, że w takiej sytuacji ofiara, no ona naprawdę nie jest w stanie często krzyknąć nawet, no nie? Dokładnie. No tak, ale gdyby taki starszy miał doświadczenie, czy ciężko nazwać, no... Wiedzę. Tu potrzeba jest naprawdę wiedzieć, jak działa nasz mózg, jakie tutaj są mechanizmy się uruchamiają i dlatego to jest ważne, żeby w takich sytuacjach nie szło się do starszych, tylko specjalista, żeby pomógł. Ale ponieważ procedura działa tak, żeby to procedura obecnie działa tak, skontaktujcie się z działem w nadarzynie, tak, czy tam w biurze oddziału. W praktyce to wygląda tak, że to jest najczęściej zamiecione i cicho, niech wiedzą tylko ci, którzy się tą sprawą zajmują. A nam, osobom, które nagłaśniają takie rzeczy, to się zarzuca to, że wiesz, wiadomo, że kłamiemy i my się często powołujemy na taki argument, że to jest jakiś, znaczy byli świadkowie, że jakiegoś tam Kazia od Puga oderwali i on będzie teraz tutaj się zajmował rzeczami, o których no, nie ma pojęcia. On będzie można powiedzieć, że tak było. I organizacja, wiesz, nie chce, żeby wychodziło na jaw, że takie rzeczy dzieją się w zborze, bo przecież by była taka jak wiele innych religii. By się niczym nie różniła. A przecież to ma być święta organizacja. No. I dlatego się tak bardzo o to walczy. W ogóle coś też powiedzieć, bo jeszcze chcę coś dopytać Szymona. Tak, to zapamiętaj pytanie, bo cały czas mi, jak opowiadasz swoją historię i to, że twój dziadek był alkoholikiem i potem ojciec z DDA. I ja tak sobie przypominam jeden przemówienie z kongresu, tam było, że świat jakby cały czas swoimi wartościami moralnymi idzie w dół, a organizacja tak jest wysoko, cały czas trzyma poziom, nie? I ja, mi się wydaje, że jest, znaczy odwrotnie, że raczej ten świat mimo wszystko on się polepsza, bo tak jak wiadomo, no powiedzmy w latach 90. to jeszcze było normą, że te dzieciaki się lało, tak jednak teraz, jasne, wciąż to jest na zbyt wysokim poziomie w świecie, ale jednak coraz... Ale już by to nie przeszło. Tak, w ogóle rodziców, w ogóle rośnie świadomość społeczeństwa i jasne, nadal jest nad czym pracować, ale ci ludzie się zmieniają. A tymczasem mamy organizację, która w teorii poznała prawdę, której Bóg jest miłością i oni wiedzą jak żyć i są najszczęśliwsi i wcale jakoś nie wyróżniają się od tych ludzi, z którymi żyją równolegle. Też był alkohol, też było bicie dzieci i też myślę często, że jest nadal, bo nawet jak zrezygnujemy z tej przemocy fizycznej, to nadal jest przemoc emocjonalna, jest przemoc finansowa, bo jak często jest tak, że kobieta na przykład siedzi w tym domu, chodzi na głoszenie, mąż pracuje i ona nie może sobie na nic pozwolić bez jego... No bo jest odcięta od pieniędzy po prostu. Tak, więc przemoc finansowa, nie? Znamy sytuację, że się musiała dziewczyna na tampony prosić, żeby zadbać o swoje jakby podstawowe potrzeby, więc wiesz. No i ta organizacja się chwali, że oni mają te wysokie normy, podczas gdy reszta świata powoli, bo powoli jednak mam wrażenie, że idzie do przodu, a oni no co, no Biblia tak każe, no to każe, no co.
zasady Jehowy są niezmienne. Podziwiam waszą psychikę, że tyle już znacie tych różnych historii. Odreagujemy, ja się cała czas. No to jednak mimo wszystko to w jakiś sposób na nas ta rozmowa wpłynie. Ale jakby to niech nie zniechęca innych, którzy chcieliby też nam opowiedzieć, bo nie, na pewno... Nie, akurat u ciebie jest bardzo dużo pewnych podobieństw, o których my nie mówimy zazwyczaj, więc... Tak, ja tutaj... Ty pewne rzeczy mówiłeś, a ja tu przecierałem łzy i tego nie będzie widać, bo wytnę, ale pewne rzeczy się tam uruchamiały, bo... Ja też mnie poszłam. Naprawdę cię rozumiem w wielu kwestiach, Szymonie... No. Ja chciałem dopytać, bo tak to mi ucieknie, chociaż kontynuując to, co Sara powiedziała, że tak mi się teraz nasunęło, że organizacja tam ma te swoje normy, a świat leci w dół, ale ich normy są cały czas przed tam tysięcy lat, no nie? I to... Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. Tutaj się, wiesz, świat się rozwija i mi się ostatnio cały czas chodzi po głowie taka piosenka, jak sobie nucę tam. Świat nie jest taki... Bo nie jest. Naprawdę nie jest. Oczywiście jest. Też się o tym przekonałem. I rzeczywiście życie zaczyna się dopiero po wykluczeniu, tak tam piszą w komentarzach. A to, co chciałem cię zapytać, bo ten temat tego, oni powiedzieli, zgłosić na policję. Jak ten wątek, dlaczego on się pojawił na policji, bo to mnie jeszcze trochę ciekawi. To było tak, że ja nie chciałem z tym iść na policję, ale mocno mnie do tego zachęcała mama tego najbardziej poszkodowanego chłopaka, żeby po prostu ten mężczyzna dostał sprawiedliwość. A w miarę jak z nią rozmawiałem, to też sobie skrzesiłem takie uczucie. Jakiś ten szok ustąpił początkowy i pojawiła się złość, też takie chęć sprawiedliwości. Więc poszedłem z tym na policję. A jeśli... No to jeśli chodzi, co tam się dalej działo, to niestety nie otrzymał zbyt dużych konsekwencji ten człowiek. Tak samo zresztą jak mój dziadek nie otrzymał, ale wtedy to, tak jak mówiła Sara, to były kompletnie też inne czasy. Co najmniej 30 lat temu, 25 jakoś. Zgłosiło sprawę, no tak samo, 4 osoby. W tym ja. Z tego co wiem, to dostał po prostu karę w zawieszeniu. Być może z uwagi na to właśnie, że utrzymuje rodzinę, że okazał skruchę. No nie wiem, nie byłem na tej rozprawie, już sobie to darowałem. Tamta mama tego chłopca jeszcze mnie zachęcała, żeby potem robić odwołania. Chyba nic z tego nie wyszło. No ja się już to potem nie angażowałem, a żadnego telefonu z jej strony na ten temat już też nie dostałem. A jeszcze też, co się potem działo po tej rozmowie ze starszymi, być może nie było drugiej rozmowy, ponieważ właśnie miałem bardzo dobry kontakt z tą mamą i ona, z mamą tego chłopca cały czas o niej mówię, żeby tak... Tak, tak. Nie chcę mówić imienia, więc tak będę... I ja się zwierzyłem wtedy, zwierzyłem się swojemu bratu i jej na temat tej rozmowy. No bo też mnie to wtedy bardzo zabolało. I ona powiedziała, że, no, że oni przekroczyli swoje uprawnienia, mimo że ona była bardzo wierząca. I żebym przy najbliższej wizycie nadzorcy obwodu to zgłosił. I tak zrobiłem. Porozmawiałem z tym nadzorcą. Nadzorca zaprosił mnie na kolejne spotkanie, już bez tych starszych, z kolejnym starszym innym. I chociaż atmosfera tego spotkania była bardzo miła, sympatyczna, to o samym tym, co mnie najbardziej interesowało, o pedofilii, o zachowaniu tych starszych, to było dosłownie 2 zdania. A przeważająca część tego godzinnego
spotkanie to było na zasadzie: Szymku, a powiedz mi, czy ty się regularnie modlisz? Jak często czytasz Biblię? A może byś tak zaczął częściej na zbiórki przychodzić? A bo ty teraz pracujesz na te nocki, to tak rzadziej jesteś na tych zbiórkach. O, popatrz, mam tutaj dla ciebie taki fajny plan czytania Biblii. Także ta rozmowa minęła się z moimi oczekiwaniami, chociaż być może właśnie dlatego, nie wiem tego, być może przez to nie było potem tego drugiego spotkania, tej kontynuacji zapowiadanej. Czyli, ale na dobrą sprawę to wszystko wyszło, że i tak problem jest z tobą. Tak, bo byłem samowodotowy. Bo nie studiujesz. Tak. Ojejku. No i to jest właśnie też straszne, że przez te wszystkie lata, już nie mówię o pedofilii, ale w ogóle jakiekolwiek bym nie miał problemów, to nigdy nie rzucałem tego winy na organizację. Zawsze po prostu jakoś starałem się iść przez siebie. Nawet pamiętam takie momenty, kiedy też miałem te załamania psychiczne w gimnazjum i tak dalej, ale brałem na siebie te obowiązki głowy rodziny. I tego ojca, którego tak strasznie się bałem, przez którym uciekałem pod łóżko i w różne kąty, miałem jakąś sobie odwagę, to chyba Jehowa mi udzielił odwagi wtedy, żeby poprosić go, czy on się ze mną i z mamą przygotuje do strażnicy. I ja na przykład też puszczałem jakieś... trochę to trwało, bo tak raz w tygodniu oglądaliśmy jakieś filmy z JW, czy właśnie to były przygotowania do strażnicy. Co prawda ja tego nie prowadziłem, tylko już potem on, no bo zasada. Ale zawsze wszystko ja organizowałem. Miałem takie jakieś swoje momenty wielkiej wiary. I mimo tego spotkania ze starszymi wiele lat później, to taka sama sytuacja w zasadzie. Też zabolało mnie, ale nadal chodziłem na zebrania, nadal chodziłem do służby. Starałem się jak mogłem na tamten moment. I dopiero jak już mieszkałem sam, to odstępcze materiały zmieniły mój światopogląd. Tak, wywróciły. A nie te wszystkie przeżycia, tylko filmik w internecie o tym, jakie są zalety bycia świadkiem Jehowy. A przecież daj odworok, jest ich mnóstwo tych zalet. Nie. Także życie jest czasem śmieszne. A dobrze, że to podziałało w jakiś sposób na ciebie, bo tak jak powiedziałeś wcześniej tam jeden film nie zadziałał, no nie, jakiś... Ja, tak to mi się skojarzyło z tym, że ja przeczytałem wiele lat wcześniej, jeszcze będąc świadkiem, kryzys sumienia i czytałem odstępcze materiały i na mnie nie działało, no nie? Musiało minąć trochę czasu, z 10 lat, żeby bo ta tarcza żeby, jest, nie wiem, wiary tak, jest zbyt silna. Była bardzo silna. No. Była właśnie. Ale wiesz, cieszymy się, że udaje ci się już... No bo brak kontaktu z rodziną to jest coś, co jest bardzo bolesne. I nawet jak ten kontakt jest minimalny, to te relacje się rozluźniają, czas będzie mijał i tego się już nie zwróci, no nie? I mamy nadzieję jednak, że przynajmniej, bo powiedziałeś, że być może rodzina obejrzy ten materiał. I myślę, że tak, prędzej czy później. I powiedziałeś, że masz obawy, że być może jeszcze bardziej ten kontakt ograniczą. Ale miejmy nadzieję, że być może zrozumieją też perspektywę twoją, jak to wyglądało. Coś, co zawsze się działo w tobie i nie mogło do nich dotrzeć. I to może pobudzi ich do takiej refleksji, że zrozumieją, że nadal kochamy się razem. To jest rodzina i że możemy żyć pomimo różnic poglądów. Razem, spotkać się. Tak, tak, bo czytałam teraz książkę Justyny Mazur, w ogóle tytuł taki bardzo świadkowski, Małe końce świata. Tam jest jeden rozdział, Ja nie chcę kary, i ona tam opisuje, że no, żyła w dużym stresie, bo właśnie były duże wymagania ze strony jej mamy. I dopiero po latach już jako dorosłe coś tam sobie wykrzyczały jakby. I ta mama tak mówi na koniec, że ona po prostu nie umiała wtedy inaczej w tamtych czasach. I może twój tata
może też po prostu nie umiał inaczej, też ma swoje demony do przerobienia z racji swojego dzieciństwa, no nie? I kto wie, może... Ja mam nadzieję, że troszkę to może oczyści atmosferę, może da wam nową szansę. Tak, no, nie chcę tutaj go osądzać, tylko z drugiej strony takie były fakty i powiedziałem tutaj o tych faktach. No i wiesz, jesteś ty, są też inne osoby, które tutaj swoją perspektywę opowiadają, no bo to też często podkreślam w tych rozmowach, że odchodzisz ze zboru albo się odłączasz, wykluczałem i tyle. Szymon nie jest już świadkiem Jehowy i cisza. A co on zrobił? Pewnie może... wyszły te jego wszystkie te... Tak, może te homoseksualne zapędy? Gdzieś tam pewnie gdzieś krążyć mogło. I żeby nie było, nie ma w tym nic złego. Oczywiście. Mamy pełno rozmów. Bo też z Szymonem. I tak, oglądałem. Tak, no. ale wiesz, u świadków to, no wiesz. Tak, no ja mam bardziej tutaj się skłaniam do tej kwestii, że samych plotek, że one tam po zborze krążą. I osoby, które odchodzą, one nie mogą nic powiedzieć, bo tak, z nimi się zrywa kontakt, nie rozmawia. Zbór sobie gada swoje, bo zawsze gada. To plotki są po prostu... Tak, jak ja odeszłam, no to na pewno uciekłam do kochanka. No, że tak. Tak. Nie, nie było tak. Ty nie uciekłaś, ale że masz kochanka i niedługo mnie zostawisz, było. No, to tam różnych wersji. Tylko chodzi mi o to, że wreszcie osobom, które odchodzą, może mają głos, no nie te osoby. I tak działa ten YouTube, że on, jak już ten jeden materiał idzie, to kolejny i tam podsunie. Być może do części osób to dotrze, do tych świadków, którzy siedzą. Być może do osób, które z podobnymi problemami miały kontakt, poczują, że nie są same, poczują, że można inaczej i że nawet jak odchodzisz, to nagle ej, jest dobrze, no nie, z tobą. Nagle zaczynasz swoje życie układać, naprawiać te problemy, które gdzieś tam cię całe życie gnębiły i można to wyprostować i może być lepiej. Bardzo się cieszymy, Szymonie, że zdecydowałeś się na tę rozmowę z nami. Choć ona jest trudna i to, co przeszedłeś, na pewno jest bardzo bolesne dla ciebie, to niech będzie dla ciebie taką, będę po świadkowsku mówił, taką otuchą i zachętą, że są tam osoby gdzieś po drugiej stronie tego monitora, które to oglądając czują, mnie też spotkały podobne rzeczy i też winiłem siebie za to. Nie winiłem systemu, w którym tkwię. Nie rozumiałem tego, a dzięki temu, że o tym mówimy, to ktoś to zrozumie. Być może to wpłynie w jakiś pozytywny sposób na jego życie. No i mam nadzieję, że też oczyści twoją duszę, twoje wnętrze, bo takie opowiedzenie tej historii, no może tak przynajmniej mówią ludzie, z którymi rozmawiamy, że tak terapeutycznie trochę to działa. Więc... Też mam taką nadzieję, że to zamknie już u mnie ten rozdział i rozpocznie nowe. I dziękuję bardzo. No, bardzo, bardzo nam miło. Więc jeżeli ktoś tam gdzieś tam jest i chciałby z nami porozmawiać, to no to my zapraszamy. Można do nas napisać maila i się dogadamy, jakoś umówimy. Bo jest potrzeba. Jest potrzeba mówienia o tym, co nas spotyka, co nas spotkało, nas, byłych świadków, gdy byliśmy świadkami, z czym się zmagaliśmy. Uświadomienie ludziom, z czym zmagają się dzieci wychowywane w tej organizacji. I że pokazanie, że to nie jest jakiś tam przypadek gdzieś. Więc to jest naprawdę bardzo ważne. I dziękujemy ci jeszcze raz, Szymonie. I wam wszystkim mówimy do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki.